Jak dobierać kolory dodatków do swoich stylizacji? Czy należy trzymać się zasad analizy kolorystycznej? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym wideoporadniku. Zapraszam! Jak wszystkie wiemy, nasze stylizacje możemy podkręcić dodatkami. Jak dobierać kolor dodatków, jeżeli chodzi o analizę kolorystyczną? Zanim przejdę do meritum dzisiejszego spotkania, czyli odpowiedzi na to pytanie, to oczywiście zatrzymam Cię na chwilę, jeżeli jeszcze nie oglądałaś nigdy materiałów na temat analizy kolorystycznej. Film o 12 typach urody jest dostępny na tym kanale, na tym blogu. Link do niego oczywiście znajdziesz w karcie tutaj gdzieś u góry, ale też pod tym nagraniem. Druga rzecz bardzo ważna to jeszcze tylko dzisiaj i jutro. Oczywiście, jeżeli oglądasz to wideo we wrześniu 2021 roku, jeszcze tylko środa, czwartek, ostatnie dwa dni września, możesz dołączyć do Klubu Stylowych Kobiet. Co to jest Klub Stylowych Kobiet? W bardzo dużym skrócie to 3-miesięczna opieka stylistki nad Tobą i Twoją szafą, która działa w systemie online. Nagrałam na ten temat osobne wideo, ono jest dostępne na tym kanale, ale też możesz dowiedzieć szczegółów się klikając w link dostępny pod tym nagraniem. No ale właśnie, przechodząc do meritum, zakładając, że już wiesz, co to jest 12 typów urody, mniej więcej orientujesz się w albo teorii, albo znasz swój typ urody, to najważniejsza rzecz, od której chcę zacząć, to co to w ogóle są dodatki. Dodatki to jest coś, co jest małe i możemy tym uzupełnić swoją stylizację. Może nie zawsze uzupełnić, czasami jest to niezbędne, jak na przykład buty, ale na przykład torebka, wszelkie nakrycia głowy, czyli czapki, turbany, kapelusze, ozdoby, które nosimy we włosach, jak na przykład opaski, chustki wszelkiego rodzaju, te na głowę, ale też oczywiście te, które zakładamy sobie na szyję, te nie tylko chustki ozdobne, ale też szale. No skoro już szale, to wchodzi zima i czapki. Oprócz czapek i szali to jeszcze mamy rękawiczki, ale na pewno też będą paski. Paski na przykład do spodni. Jeżeli ktoś nosi kolorową biżuterię albo na przykład broszki, no to też będzie się to zawierało w tym takim dużym haśle dodatki. Czyli buty, torebki, bo nie wiem, czy wspomniałam o torebkach w pierwszym wymienianiu. Buty, torebki, czapki, szale, szaliki, czyli te wszystkie zimowe akcesoria plus coś, co może urozmaicić nam stylizację, czyli wszelkiego rodzaju takie biżuteryjne rzeczy, które nakładamy na siebie. Najprościej mogłabym powiedzieć, że bezpiecznie będzie dobierać kolory dodatków w oparciu o paletę swojego typu urody. Czyli na przykład, jeżeli jesteś zgaszoną jesienią i służą Ci, powiedzmy tutaj takie duże spektrum, wrzosowo-śliwkowe fiolety, takie szaro-oliwkowe, militarne zielenie, może jakieś takie rudawe, ceglaste brązy, terakota, jakieś jesienne liście i ich żółcie, rudości, no i tutaj wiele, wiele jeszcze innych kolorów, no to można powiedzieć, że wśród tych kolorów znajdziesz kolory swoich ubrań i właśnie dodatków. Czyli jeżeli możesz zakładać na siebie dużą ilość bordo, bo tak wyszło w Twoich testach, czy to były testy samodzielne, czy analiza kolorystyczna taka profesjonalna, czy to stacjonarna, czy online, to bordo możesz nie tylko nosić przy twarzy, czy na przykład na sukienkę, ale spokojnie możesz na przykład kupić sobie bordowe kozaki, które będziesz zakładała do innego koloru sukienki, na przykład szaro-oliwkowego. Możesz kupić sobie bordową torbę, którą będziesz nosić do kamelowego płaszcza. Możesz zakładać bordowy pasek, na przykład do ciemnych dżinsów. Możesz to bordo wkładać nie tylko na całą stylizację, ale właśnie też na te mniejsze elementy, czyli dodatki. Drugim naturalnym takim woreczkiem, jeżeli chodzi o dobór koloru dodatków, jest kolorystyka naszego typu siostrzanego. Typ siostrzany to taki, z którego pożyczamy kolory w stylizacji, no i pożyczamy je, można je pożyczać w dość dużej
powierzchni, to znaczy na dość dużej powierzchni. To znaczy, jeżeli na przykład pasują nam, będę się trzymała tej zgaszonej jesieni i typem zgaszonym tego typu urody jest zgaszone lato i na przykład możesz pożyczać sobie powiedzmy takie blado-szmaragdowe odcienie od zgaszonego lata i w nich pięknie wyglądasz, no to oczywiście możesz je założyć na spodnie, możesz założyć je na bluzkę, ale też śmiało możesz założyć je jako taki kolor dodatków. I tutaj, jeżeli chodzi o kolory typu siostrzanego, to zawsze musimy pamiętać o tym, że jeżeli jesteśmy ubrane całe w swój kolor, chodzi mi o ubrania, jesteśmy ubrane w swój kolor, na przykład właśnie tej zgaszonej jesieni i dodamy kolory dodatków, buty, torebka, pasek, cokolwiek w kolorach zgaszonego lata, to sprawimy, że stylizacja będzie bardzo ciekawa. I to jest dobre rozwiązanie dla osób, które nie są pewne, jak wiele kolorów typu siostrzanego nam pasuje na dużej powierzchni, ponieważ dodatki są małą powierzchnią stylizacyjną, a im mniejsza powierzchnia koloru, tym mniej ten kolor może nam zaszkodzić. Dlatego też, jeżeli na przykład jesteś takim przypadkiem, który nie może zbyt wiele pożyczać kolorów ze swojego typu siostrzanego na duże powierzchnie, czyli właśnie na takie totalne powierzchnie jak sukienka, jak płaszcz, czy może na te mniejsze, ale dalej znaczące jak spodnie czy bluzka, to w dodatkach możesz na 100% używać ich bardzo dużo. Czyli jeżeli chcesz w ubraniach ograniczyć się do swojego typu urody, żeby było po prostu łatwo je ze sobą łączyć i żeby wszystko było bardzo spójne, no to szalej z dodatkami i zabieraj kolory od typu siostrzanego. Ale oczywiście to nie jest jakby worek kolorów typu siostrzanego, nie jest jedyną możliwością dla nas, jeżeli chodzi o dodatki. Bo jak wspomniałam, to dodatki są małą powierzchnią, to znaczy, że możemy troszkę rozszerzyć naszą paletę o kolory naszego typu, naszej pory roku. Czyli jeżeli jesteśmy zgaszoną jesienią, to inne jesienie, czyli w tym wypadku ciepła jesień i ciemna jesień, będą dawały nam swoją kolorystykę właśnie do dodatków. Czyli na przykład, jeżeli odcień sieny palonej, taki no, co to dużo mówić, lekko straczkowaty, jest dla Ciebie za ciepły, na przykład na całą bluzkę, to bez żadnego problemu możesz używać go w dodatkach. Czyli jeżeli masz ochotę założyć sobie takie rękawiczki, taką torebkę, to fantastycznie podbije to, tak doda takiej wyrazistości trochę w przypadku zgaszonej jesieni, bo ta ciepła jesień to właśnie będzie ta bardziej kolorowa od niej, ale na przykład ciemna jesień będzie dawała Ci taką stonowaną, ciemną kolorystykę, którą też możesz używać, która na całości stylizacji byłaby dla Ciebie zbyt ciemna. I tutaj na przykład ciekawa rzecz, czerń będzie takim przykładem, że zgaszone jesienie, jeżeli mają czarne dodatki, czyli buty, torebka, ale cała reszta już nie jest czarna, to wygląda to całkiem spójnie, ponieważ właśnie w obrębie tej zgaszonej jesieni jest ciemna jesień, która ma tę kolorystykę no, bardzo ciemną i tam wchodzi też czarne, czyli pierwsze kolory, podsumowując na razie, pierwsze kolory to nasze kolory, czyli nasz typ urody, drugie kolory to typ siostrzany, a trzecie kolory to po prostu nasza pora roku. Jeżeli, bo oczywiście opisuję to wszystko na przykładzie jednej zgaszonej jesieni, ale jeżeli masz konkretne pytania o swoją ekipę, czyli swój typ, typ siostrzany i swoją porę roku i dodatki, to oczywiście możesz zadawać mi pytania w komentarzu. Jestem po to, żeby doprecyzować to, a niekoniecznie nagrywać po prostu 3-godzinny odcinek o wszystkich typach urody i co dokładnie, który kolor, jak możesz używać, bo to też jest nie tylko skomplikowane, jeżeli chodzi o same 12 typów urody i ich kombinacje, ale też po prostu jest to sprawa bardzo indywidualna. I teraz, jeżeli powiedziałam, że kolory dodatków mają małą powierzchnię, to znaczy, że można trochę pooszukiwać, no to czy można oszukiwać tak bardzo, żeby na przykład używać kolory typu opozycyjnego, czyli takiego, który jest totalnie przeciwległy, jeżeli chodzi o naszą paletę? No tutaj bym się trochę wstrzymała. To znaczy opozycyjne tak zupełnie, to raczej nie. Czyli na przykład, jeżeli jesteś zgaszoną jesienią, to Twoim typem opozycyjnym do zgaszenia jest czystość, czyli czysta, i do jesieni
mamy zimę, tak? Czyli mamy do zgaszonej jesieni, mamy typ opozycyjny czysta zima. I teraz, jeżeli wyobrazimy sobie, że masz tą swoją paletę, taką właśnie trochę rudawą, troszkę taka no, stonowana polska złota jesień, takie delikatne bardzo topazowe żółcie i ta oliwkowe i nagle chciałabyś dodać do tego kobalt, fuksję albo jakiś ultrafiolet, no to może okazać się, że będą te kolory tak odstawać od stylizacji, że nawet na małej powierzchni one nie będą w żaden sposób pasowały. Tutaj mamy bohaterkę drugiego planu, jak widać. Nie będą w ogóle pasowały. Także, nie wiem, czy ktoś się jeszcze tutaj nie zna, to jest Sisi, moja księżniczka. W każdym razie nie będą te typy, kolory typu opozycyjnego pasowały, będą troszeczkę psuły stylizację. Pewnie jakieś wyjątki tutaj byśmy znalazły, no bo przecież przed chwilą mówiłam, że ta zgaszona jesień, od ciemnej jesieni czerń pożyczy, no a czerń też jest w palecie czystej zimy. Także tutaj będą na pewno jakieś takie kombinacje, które dałoby się uratować. Może jakiś na przykład czystszy żółty, który czysta zima założy i czysta, przepraszam, zgaszona jesień też gdzieś tam może, no ale co do zasady raczej nie. Ale szukaj takich typów, które mają spójne z Tobą atrybuty. To znaczy, że jeżeli na przykład mamy do czynienia ze zgaszoną jesienią i ona ma w swoich atrybutach zgaszenie, ma w swoich atrybutach ciepło i ma w swoich atrybutach ciemno, tak? Mamy te trzy słowa. Jeżeli nie wiesz, czym są atrybuty, no to tutaj cofnij się proszę do pierwszych moich poradników, wpisów na blogu odnośnie analizy kolorystycznej. Szukaj właśnie tych atrybutów, które będą spójne, czyli szukaj w obrębie innych kolorów zgaszonych, innych kolorów ciepłych, innych kolorów ciemnych, które będą mogły dać Ci coś. Natomiast najbezpieczniej będzie nie oszukiwać poza swoje kolory, kolory typu siostrzanego, kolory Twojej pory roku. Także z opozycyjnego, z tych, które mają no, niezgodne z Tobą atrybuty, będzie po prostu bardzo ciężko. Także jeżeli masz pytania, to zapraszam Cię do zadawania ich. Jeżeli podoba Ci się to wideo, pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i wrzucić sobie dzwoneczek, czyli powiadomienia o nowych poradnikach. No i oczywiście zapraszam Cię na mojego bloga i przypominam Klub Stylowych Kobiet, platforma dla tych, które chcą mieć stałą opiekę stylistki w 3 miesiące, zrobić sobie troszkę porządku w szafie, troszkę może zakupów, generalnie ogarnąć swój wygląd i zadowolenie z tego, co w tej szafie się znajduje. Także dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem, pa, pa!